tak jest sformułowany, czas lekcji również jest podany i te najważniejsze cele, w oparciu o które będziemy dzisiaj rozmawiali. Samotność. Jaki jeszcze inny problem porusza ta nowela, autor? Było kłamstwo, oszustwo, samotność, czy coś jeszcze? Choroba. Choroba. Zdolność do poświęceń, miłości. Zdolność do poświęceń, dobrze. To, co wymieniamy, to też nie tylko problematyka, ale takie motywy, wokół których można pracować, omawiać lekturę. I tymi motywami z tej lektury można posługiwać się na kolejnych lekcjach. Przecież zawsze Was nakłaniam do tego, kiedy przygotowujemy się do pracy klasowej, do rozprawki, żebyście sobie przypominali właśnie te główne motywy, problemy zawarte w dotychczas omawianych lekturach, prawda? Więc jeśli ktoś zapamięta, że ta nowela jest o samotności, o kłamstwie, o chorobie, o małżeństwie, będzie mógł potem wykorzystywać właśnie te treści, przygotowując się do rozprawki, czy po prostu pisząc rozprawkę. Posłuchaj mnie, powiem Ci jeden sekret. Ja z tą kamizelką, widzisz, trochę szachrowałem. A żeby Ciebie uspokoić, co dzień sam ściągałem pasek i dlatego kamizelka była ciasna. No jak to się dzieje, że sąsiad zna tak dokładnie historię tego małżeństwa? Ze swojego okna miał widok na... No, po prostu miał ze swojego okna miał widok na ich okno do pokoju, do ich domu jakby. I wszystko obserwował. Tak, bardzo, bardzo proste, żeby obserwować. Czy nie macie przypadkiem skojarzenia z tym, co dzisiaj się dzieje? Bardzo często jest tak, że nasi sąsiedzi wiedzą o nas więcej niż my sami. I można o tym narratorze mówić na kilka różnych sposobów. Można pokazać go w taki sposób neutralny, czyli jako kogoś, kto po prostu opowiada tę historię i jest jedynie ciekawski, może nieco wścibski, a można powiedzieć, że to jest przykład człowieka, który lubi dramatyczne, trudne historie, lubi, zresztą sam o sobie tak mówi, jest tam mój dramat, ta nowela mówi o samotności, przecież tym ludziom nikt nie towarzyszy. Może zapytam kogo, Mikołaja Skrockiego, czy słyszy mnie Mikołaj Skrocki? Mikołaju? Tak, słyszę, jestem tutaj. Czy ci bohaterowie mieli przyjaciół? Nic o tym nie wiadomo, nie wydaje mi się. Oczywiście, nic o tym nie wiadomo. Idziemy teraz znowu do tych motywów z początku lekcji i spróbujcie określić rolę, symbol kamizelki, czyli jaką rolę ta kamizelka pełniła w życiu bohaterów albo w życiu narratora, co może symbolizować. 3-4 przykłady. Symbol miłości i cierpienia. Pięknie, symbol miłości, symbol cierpienia, co jeszcze? Nadziei. Nadziei, jak najbardziej. Co jedna rzecz to jest wprowadzenie inwersji czasowej. Na czym polega ta inwersja czasowa? Że to, co było na końcu, to jest na początku tej książki. Oczywiście, tylko bez noży, tak, bo tam noż nie ma, nie występują noże. Teraz rzecz, która mam nadzieję pokaże Wam, w jaki sposób artyści mogą zachęcić młodzież do czytania literatury. Allegro Lektury 2.0 jest to seria współczesnych interpretacji polskich klasyków w wydaniu znanych artystów. I teraz będzie to rzecz, której się myślę nie będziecie spodziewali, bo pojawia Wam się na ekranie Mary z Polski, to jest ta autorka tego podcastu i ona, wyobraźcie sobie, wyśpiewa tę lekturę. Posłuchamy tylko fragmentu, to będą 3 minuty. Pan urzędnik już nie tęgi, bo choroba mu dokucza. Pani smutna, nierozrzutna, szyje w nocy, w dzień naucza. Między nimi miłość wielka, jej symbolem kamizelka. Ona pasek co dzień skraca, on ten rozmiar wciąż przywraca. Pan urzędnik już nie tęgi, bo choroba mu dokucza. Pani smutna, nierozrzutna, szyje w nocy, w dzień naucza. Między nimi miłość wielka, jej symbolem kamizelka. Dziękuję ślicznie za udział w lekcji. Do usłyszenia za tydzień. A ja bardzo dziękuję pani profesor za umożliwienie przeprowadzenia obserwacji tej niekonwencjonalnej lekcji języka polskiego. Bardzo dziękuję
uczniom za udział i do zobaczenia. Mam nadzieję, w innych, może rzeczywistych relacjach.